Wakacyjną przerwę zakończyli koszykarze Jamalek z Polonii Leszno. Pierwszy trening odbył się w Rydzynie, gdzie przez najbliższe tygodnie zespół będzie intensywnie przygotowywał się do nowego sezonu pod okiem trenera Łukasza Grudniewskiego. W ciągu tych 7 tygodni chcemy rozegrać 13 gier kontrolnych z najlepszymi zespołami z pierwszej ligi. Tak nam się udało to wszystko zorganizować, także myślę, że do tego sezonu, który rusza 24 października, będziemy optymalnie przygotowani. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego byli wszyscy zawodnicy, a wśród nich Szymon Kiwilsza, Radosław Trubacz, Tomasz Stępień, Adam Bręk i Jakub Kelner, którzy dołączyli do zespołu w letnim okienku transferowym. Pierwsza liga to jest już troszeczkę inne granie, także bardziej doświadczeni zawodnicy. Zarząd oraz trener nie ukrywają, że nadchodzące rozgrywki będą sporym wyzwaniem, jednak najważniejsze cele są już jasno sprecyzowane. Traktujemy jako takie przetarcie w tej pierwszej lidze, chcemy walczyć w każdym spotkaniu, trzymać się w tej pierwszej lidze, zdobyć niezbędne doświadczenie, żeby w przyszłym roku to miejsce było zdecydowanie lepsze. Dużym zaskoczeniem okazał się brak możliwości skorzystania z hali Trapez, która pozostaje zamknięta. Na rozwój wypadków w tej sprawie czekają nie tylko działacze oraz zawodnicy, ale także kibice pierwszoligowej Polonii. My jesteśmy myśleni przy tym, że pierwszy mecz, który będzie w październiku, zagramy w Trapezie. Pragnionych koszykarskich emocji fanów informujemy, że pierwszy mecz poloniści rozegrają w Bydgoszczy z miejscową Astorią, natomiast w roli gospodarza wystąpią podczas drugiej kolejki, w której zmierzą się z rezerwami Rosy Radom.